Cześć, tu Michał. Dzisiaj zupełnie inaczej. Jadę samochodem do Pyzdr. Pyzdry są nad Wartą, nad rzeką Wartą. I chcę spełnić jedno z moich marzeń. To znaczy wyprawę, taką mini wyprawę rzeczno-rowerową. Z tyłu jest sprzęt. Już kiedyś myślałem o czymś takim, tylko to było niemożliwe, bo kajak taki sztywny to jest ciężki, to jest nieporęczny. I jak to ciągnąć rowerem, potem jak na takiego kajaka wsadzić rower, odpada. Potem były kajaki pneumatyczne, fajne, ale to jest znowu ciężka zabawka, bo to nawet jeżeli jest zwinięte i spakowane, to i tak waży około 30 kg, więc na wyprawę rowerem tak sobie. No i udało się. Powstał Kraftpack, czy tam Packraft, czyli mały ponton o dużej wyporności. Ten, który ja mam, firmy Pimpak, ma wyporność 300 kg, bardzo dużo, i zabiera mnie, bagaż i rower. Także wreszcie będę mógł zrobić to, o czym marzyłem jako gówniarz. Zatrzymujemy się w Pyzdrach, pompuję ponton, pakuję rower na ponton, no i spływamy. Zobaczymy, jak to pójdzie, w zależności jak daleko dopłynę czasowo. Tam kończę spływ i wracam do samochodu, do Pyzdr, rowerem. Poszedłem trochę po łatwości, bo się okazało, że klucz, który wziąłem do przedniej piasty, nie pasuje. Więc nie będę kombinował, nie odkręcam, wrzuciłem całość. Warta jest szeroka, tu nie ma żadnych przepraw, więc nie powinno być problemu. Zobaczymy. Dobra. Jesteśmy. Teraz muszę zabezpieczyć wszystko. Trochę pochlapałem. Teraz przytrę. No i graj chucie. Faktycznie na przyszłość trochę trzeba bardziej rower posunąć do przodu, albo wziąć narzędzia i odkręcić wszystko, znaczy koła zdjąć, żeby nie zajmował tyle miejsca na bokach. I mi to faktycznie ucieka bardzo na lewo, tam gdzie jest kierownica. Co tam jeszcze? Być może ten pomysł, niektórzy mają taki patent, żeby go odwracać w ogóle, rower w drugą stronę, żeby miał siodełko w kierunku płynięcia, może też nie jest głupie, bo wtedy nie haczą tutaj kierownicy, tylko jest z przodu. Z drugiej strony, jak będą jakieś przeszkody, to nie wiem, a jeszcze jest jeden problem. Wtedy macie tą zębatkę od tej strony, się nią możecie poharatać. Generalnie to jest piękna sprawa. Zobaczymy, jak pójdzie. Na razie z gicią. Płyniemy. Prawie jak prost, no. Nie widzę za bardzo różnic, tylko że trochę szersze. Pogoda się trochę kiepsi. Słońce zaszło, jest chłodniej. No ale to jest czysta przyjemność. Nic nie robisz, tylko płyniesz. A widok z perspektywy rzeki jest zupełnie inny niż to, co się widzi nawet z roweru, będąc gdzieś w jakichś takich dzikich miejscach. A jeszcze nie wpłynęliśmy do lasu. Faktycznie, ptaków to tu jest od groma, nie jesteśmy jeszcze, znaczy jeszcze. Nadwarciański park jest z drugiej strony. A tu naprawdę ptaków jest sporo. Jaki spokój, słuchajcie. Przez chwilę normalnie zapomniałem, że płynę. Coś tam grzebałem, coś tam sprawdzałem, patrzę, a ja przepłynąłem taki kawał. Totalny relaks, słuchajcie, to jest lepsze niż jakikolwiek inny sposób. Medytacja w ruchu, dosłownie. Rewelka. Polecam. Nie jest najfajniejsze, że tu nie ma ludzi. Macie rzekę dla siebie. Jeszcze kawałek i czeka nas niespodzianka. Niespodzianka. Coś na co, co chciałem zobaczyć. Prosna. Ujście Prosne do Warty. No ciekawe, jak wygląda nasza rzeka w zetknięciu się z Wartą. Zawsze Warta wydawała mi się taka ogromna, a Prosna taka mała.
Słuchajcie, dopływamy do ujścia Prosny. No i co? No, warta jest szersza, nie ma co. Płyniemy dalej. Czas na obiad. Nawet nie wiem, która jest godzina. 14:46. No kurde, 15. Do 17 max płynę. Muszę zobaczyć jeszcze ten las. Cały bajer promu polega na tym, że jest przeciągnięta lina stalowa górą, a prom przepływa z jednej strony na drugą dzięki nurtowi. To nurt go popycha. Ale i dzięcioły, i wszystko, co sobie wymarzyliście, mamy tutaj. Dopłynęliśmy do lasu. Ja wam odwrócę. No i jest las. Prosna. Jest wąska, ale przez to, że jest wąska, jak się nią płynie, to jest wrażenie, że jest bardziej dzika. Bo jest wąska. Są przewalone drzewa, jakieś chaszcze. Jest ciekawie. Natomiast warta jest szeroka i nie ma tej dzikości w sobie. Chociaż na razie nic nie mówię, bo dopiero wpływamy do lasu. Pytanie, co będzie dalej. Muszę powiedzieć, że warta tutaj, jeżeli chodzi o las, no to jest śliczne, to ładnie to wygląda. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo lasu jest kawałek. Znalazłem kawałek takiego skrawek mini plaży, bo tu jest dosyć płytko w ogóle. Zatrzymałem się, nie mogę sobie odpuścić. Muszę tu jakoś uruchomić drona i to nagrać, bo to naprawdę robi piękne wrażenie. Widać, przychodzą tutaj, nie znam się, ale wygląda jak odcisk psa. Ale jak to jest odcisk psa, to równie dobrze może być i wilka. Udało się wylądować i wystartować dronem. Jest cały. Chociaż kurde, przy lądowaniu trochę wciągnął trawy w wirnik, ale nie dało się inaczej. Natomiast tutaj jest mega płytko, co w nim mielizna. Podsumowując, wartą płynie się fajnie, rzeka jest szeroka, więc zupełnie co innego niż to, co płynąłem Prosną. Zresztą druga rzeka tym pontonem. Ja mogę dużo mówić. Słuchajcie, to jest fajna zabawa, fajny relaks, fajny odpoczynek. Musicie tego spróbować sami. Tego się nie da przekazać ani kamerą, ani dronem, ani niczym takim. Jest spokój. Totalny. Można się wyciszyć. Nikt ci nie przeszkadza. Kilka osób widziałem, które łowiły. A tak wszystko jest dla ciebie. Cała rzeka. Nic, tylko się rozkoszmy. To wszystko. Zaraz dopływam do kolejnej przeprawy promowej. Tam się kończy las, przynajmniej z jednej strony. No i tam już skończę etap pontonowy. Przepakuję się na rower i wracam do pyzdy. Jesteśmy na miejscu. Teraz zamiana na rower i powrót do Pyzdr. Ponton
No rewelacja, no kurde, co chcieć więcej. Bagażowo jest rewelacyjny, zabierasz wszystko, super.